Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Warsztaty z piosenką dla dzieci. Dzisiaj, moi kochani, chcę Wam zaprezentować pewną piosenkę o piratach pływających na morzach i oceanach. Ta piosenka jest bardziej dla takich młodszych dzieci, takich jeszcze powiedzmy w przedszkolu, w zerówce, tych takich młodszych, zdecydowanie młodszych niż tych takich trochę powiedzmy już w czwartej klasie czy piątej. Ale to nie znaczy, że i Wy nie możecie takiej piosenki się nauczyć. Być może część z Was już zna tę piosenkę. W każdym bądź razie jest to piosenka o piratach, ale nie o piratach z Karaibów. Nie, nie, nie. O piratach przemierzających morza i oceany. I w takim razie zaczynamy. Posłuchajcie, jak się rozpoczyna piosenka. Piosenka rozpoczyna się od melodii, refrenu. Nie zawsze tak bywa, bo często jest tak, że jest jakiś wstęp, jakiś taki zupełnie inny od zwrotki i od refrenu. A tym razem ta piosenka rozpoczyna się refrenem. Posłuchajcie, jak prawidłowo powinien tutaj ten refren wybrzmiewać. Tak brzmi melodia tego refrenu, tak? On się tak rozpoczyna. Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, tak? Ale może troszeczkę zwolnię, żeby łatwiej było, tak? Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, tak? Macie to? Złapaliście tą melodię już? Jeszcze raz powtórzymy. Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej! Jeżeli już złapaliście tą melodię, to teraz możemy troszeczkę przyspieszyć. Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej! Tak? W ten sposób rozpoczyna się ten utworek. Być może już rozpoznaliście, może nawet znacie tam piosenkę, ale ci, którzy nie znają, mają okazję się teraz jej nauczyć. Tak brzmi wstęp, znaczy to jest wstęp, który jest już od razu refrenem, czyli jest śpiewanym refrenem tej piosenki. A teraz po refrenie przechodzimy do pierwszej zwrotki. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tej pierwszej zwrotce. Jak ta melodia tutaj się nam pięknie układa, tak? Żeby pięknie ją zaśpiewać. Tak brzmi melodia,
tej części. Po wodzie pływam jak prawdziwy pirat i nowe miejsca odkrywam. Mam pełno skarbów na swoim statku. Dołącz tu do mnie, siostro i bratku. Pełno skarbów na statku, ho, ho. No to jeszcze raz, ale teraz jeszcze raz troszkę wolniej. Po wodzie pływam jak prawdziwy pirat i nowe miejsca odkrywam. Mam pełno skarbów na swoim statku. Dołącz tu do mnie, siostro i bratku. Jeszcze wolniej zaśpiewajmy. Po wodzie pływam jak... Tak, jeszcze raz. Po wodzie pływam jak prawdziwy pirat. Trzeba uważać na te dźwięki. Jak prawdziwy pirat. Po wodzie pływam jak prawdziwy pirat. I no... I tutaj od razu mamy taki skok dźwięków. La, 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 po prostu. I nowe miejsca odkrywam. Mam pełno skarbów na swoim statku. Dołącz tu do mnie, siostro i bratku. Tak? Jak już tej melodii dobrze się nauczycie, najlepiej właśnie w takim troszeczkę wolniejszym tempie, jak teraz wam gram, to wówczas będzie można przyspieszyć, tak? Ale jeszcze raz spróbujmy tą zwrotkę. Po wodzie pływam jak prawdziwy pirat i nowe miejsca odkrywam. Mam pełno skarbów na swoim statku. Dołącz tu do mnie, siostro i bratku. Jak dobrze już będziecie pamiętali melodię i słowa, to wtedy wracamy do tempa właściwego. Po wodzie pływam jak prawdziwy pirat i nowe miejsca odkrywam. Mam pełno skarbów na swoim statku. Dołącz tu do mnie, siostro i bratku. Tak? W ten sposób trzeba tą melodię zaśpiewać, żeby była poprawnie. No i teraz... Co my dalej mamy? Dalej mamy refren. I zobaczmy, czy ten refren się zmienił, czy jest taki sam. Melodia jest taka sama, moi kochani, czyli hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, ty go teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej! Mamy to? Myślę, że tak, ale jeszcze na wszelki wypadek może troszeczkę zwolnię, żeby wam się to bardziej utrwaliło. Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, prawda? No i co? I przyspieszamy. Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo,
sygnał teraz daj, hej! Tak? I coś tutaj jest jeszcze dalej. Jakiś pewnie łącznik, który będzie łączył ten właśnie refren, który teraz zaśpiewaliście, którego się teraz uczymy, z kolejną zwrotką, czyli z drugą zwrotką tej piosenki. Zobaczmy, co to za łącznik. U, śpiewamy na takie u, u, takie u, takie, ale z takim hu, jakby hu. Hu. Taki łączniczek, króciutki, tak? I przechodzimy do drugiej zwrotki. Zobaczmy, co się będzie działo w drugiej zwrotce. Czy na, oczywiście mamy inny tekst, inne słowa, ale czy melodia będzie inna? Czy ta melodia pozostanie taka, jaka jest? Bardzo podobna, takie małe, drobne zmiany rytmiczne tylko są, ale to są takie niewielkie, że praktycznie można przyjąć, że ta melodia jest taka sama, ale są malutkie zmiany, tak? Mapy, kompasy ze sobą mamy, żagle na maszty stawiamy, gdy wietrzyk wieje i w żagle dmucha, piracki refren. Troszeczkę są takie malutkie zmiany, ale tak ta melodia wybrzmiewa. Zagram teraz wolniej, bo jak wolniej zagram, to łatwiej będzie wysłyszeć te wszystkie dźwięki. Mapy, kompasy ze sobą mamy, żagle na maszty stawiamy, gdy wietrzyk wieje i w żagle dmucha. Piracki refren, niech każdy słucha. Jeszcze wolniej zagram. Mapy, kompasy ze sobą mamy, żagle na maszty stawiamy, gdy wietrzyk wieje i w żagle dmucha. Piracki refren, niech każdy słucha. Jak już to opanujemy, to będziemy przyspieszać. Ale zanim opanujemy, musimy jeszcze poćwiczyć, tak? Mapy, kompasy ze sobą mamy, żagle na maszty stawiamy. Tak? Tutaj jest troszeczkę inaczej w tym miejscu, bo początek jest taki sam. Mapy, kompasy ze sobą mamy. W poprzedniej zwrotce było coś takiego. I nowe miej. La, ha, ha, ha. Tutaj już nie ma tego dźwięku na dole. A jest od razu z góry. Żagle na maszty stawiamy. Tak, od razu jest ten górny dźwięk. Żagle na maszty stawia. I tutaj też jest podwójny dźwięk. Żagle na... Czego nie było w pierwszej zwrotce. Żagle na maszty stawiamy. I dalej. Gdy wietrzyk wieje i w żagle dmucha, piracki refren, niech każdy słucha. Tutaj też nie było takiego podziału, takiego właśnie jak tu jest. A wcześniej w pierwszej zwrotce było dołącz tu do mnie, siostro.
stroi, bratku. A tutaj mamy takie bardziej konkretne, bardziej rubaszne. Piracki refren, niech każdy słucha. Piracki refren, niech każdy słucha. Tak? I jak już ta melodia powoli jest przyswojona, to oczywiście dążymy do właściwego tempa. Mapy, kompasy ze sobą mamy, żagle na maszty stawiamy. Gdy wietrzyk wieje i w żagle dmucha, piracki refren, niech każdy słucha. Tak? Piracki refren, niech każdy słucha. Już właściwe tempo osiągnięte, no powiedzmy, że jest, ale myślę, że będzie. Jak jeszcze chwilę poćwiczycie, to na pewno się uda, tak? I co my dalej mamy? Po tej zwrotce, jak już ją zaśpiewamy, mamy refreny, ale tych refrenów jest więcej niż w pierwszej części, bo w pierwszej części mieliśmy 4 takie wersy. Wersy, czyli hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal, tak? Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, przygodo, sygnał teraz daj. Hej, tak? A tutaj mamy troszeczkę więcej. Zobaczmy, ile tak naprawdę więcej, tak? Czy tego jest zdecydowanie więcej, czy po prostu jest jakby dwukrotnie tyle, ile w pierwszym refrenie? I jak się kończy ta piosenka? Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, sygnał teraz daj. Hej, 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 hej. Tak się kończy ten utworek. Ale moi drodzy, on w tym miejscu, w którym teraz zakończyłem, ma swój koniec, ale tak naprawdę na samym końcu, jeżeli chcielibyście, to możecie więcej razy powtarzać ten refren, tak? Hej, hej, czyli może być po prostu więcej zaśpiewane. Hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. Hej, hej, załogo, teraz dalej, tak? Sygnał teraz daj. Hej, możemy to powtarzać tak naprawdę więcej razy. No ale konstrukcja utworu akurat jest taka, że mamy 6 wersów i ten 6 po prostu już kończy ten utworek. Moi kochani, jeżeli chodzi o ten utwór, to tutaj już nic więcej w nim się nie wydarzy, bo przeprowadziłem was przez cały utwór od samego początku aż do końca, tak? Grając tą melodię i refrenu i zwrotek. No, refrenem się w ogóle rozpoczyna utwór, jak już wspomniałem, bo to jest wstęp do tego utworu. Potem mamy pierwszą zwrotkę i refren. Potem jest taki mały łącznik, który też wam zaprezentowałem. I po tym łączniku następuje druga zwrotka, a po tej drugiej zwrotce są po prostu refreny. Można powiedzieć, że półtora albo, no, patrząc na ilość wersów, to zamiast 4 mamy 6 wersów, czyli półtora jakby tego refrenu jest, czyli trochę więcej na sam koniec. Teraz nagram wam jeszcze podkład muzyczny do tej piosenki, żebyście mogli sobie sami zaśpiewać tą piosenkę, tak? Z takim podkładem fortepianowym. Jakże oczywiście będziecie ją umieli i będziecie w stanie dobrze zaśpiewać tą melodię, to wówczas ten akompaniament wam pomoże w tym, żeby tą piosenkę zaśpiewać w całości.
i refren. Moi kochani, no i taki akompaniament, taki prosty akompaniament jest do tej piosenki, tak? Nie grałem tutaj celowo linii melodycznej, dlatego żebyście spróbowali zaśpiewać właśnie do akompaniamentu. Bo można oczywiście grać również linię melodyczną razem z akompaniamentem, to jest oczywiście dużo łatwiejsze, ale lepiej nauczyć się dobrze melodii, którą wam pokazałem, i wtedy spróbować właśnie zaśpiewać z takim akompaniamentem. Wtedy to jest bardziej przejrzyste, bo tak to jedna melodia z drugą melodią, oczywiście no, jest łatwiej z nią zaśpiewać, ale wybrzmiewa to wtedy troszeczkę gorzej, bo razem z tą melodią. No, dla tych, którzy oczywiście potrafią poprawnie zaśpiewać, to zdecydowanie lepsza forma jest właśnie taka, czyli bez linii melodycznej. No, dla tych, którzy mają większe kłopoty ze słyszeniem dźwięków, to oczywiście sam taki podkład muzyczny czy akompaniament tak zwany będzie na pewno dużo trudniejszą formą do zaśpiewania. Ale trzeba próbować, trzeba się uczyć. Jeżeli ktoś chce i lubi, to na pewno znajdzie się w tej piosence. Moi kochani, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to dobiega ono końca. Jest to ostatnie spotkanie, ostatnie warsztaty w tym miesiącu, w miesiącu kwietniu. Na następne zapraszam Was już po majówce, tak, czyli w maju, tak. Nie będzie to na pewno pierwszy tydzień zaraz po majówce, czyli pierwszy wtorek, bo przypada majówka na sobotę, z tego co wiem. Sobota jest pierwszy, drugi jest w niedzielę, trzeci jest też wolny, jest poniedziałek i czwarty wtorek. Na pewno to spotkanie nie będzie czwartego, tylko tydzień później, czyli od drugiego tygodnia maja. Mam nadzieję, że piosenka Wam się spodobała. Taka o piratach właśnie, że hej, hej, przygodo, płyniemy pośród fal. A dlaczego nie? Ci, którzy mieli okazję popływać na przykład po jeziorach czy po Morzu Bałtyckim, mieli okazję troszeczkę popływać, to pewnie wiedzą, jak to fajnie jest płynąć takim jakimś stateczkiem, tak? No, chociaż najlepiej to takim właśnie kursującym po morzu statkiem pirackim, bo takie również są i pływają na Morzu Bałtyckim. Moi kochani, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze warsztaty. Mam nadzieję, że piosenka przypadła Wam do gustu, zwłaszcza dla tych młodszych dzieci, ale nie tylko. Oczywiście jak najbardziej starsi również mogą pośpiewać sobie taką piosenkę i mogą się jej nauczyć oczywiście, jeżeli nie znają. Ale mam nadzieję, że piosenka Wam przypadła do gustu i będziecie mieli świetną zabawę. Jeżeli macie rodzeństwo, zaproście ich do śpiewania. Jeżeli możecie i jeżeli mogą Wasi rodzice w danym momencie, znajdą chwilę czasu, bo przebywają na przykład w domu, zaproście ich do tego śpiewania. Pośpiewajcie razem, żeby była pełna załoga i pełna moc w śpiewaniu, jak prawdziwa załoga piratów. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już w przyszłym miesiącu po majówce.